Witam pana Adama, dawno się witam nie pana kapitana, Józek, nie widziałem się tak. Z czasów. No to Józek, to teraz mi powiedz, jak ci się tu żyje? Trafiło mi się to, bo są państwo na tym obiekcie i tak na emeryturze jeszcze to rabiam sobie. Bo przecież w domu to mi żona nie wytrzyma nerwowo. To jest dawna barka Szypra Brenta z Włocławka. Ona została przerobiona na dworzec wodny. I tak zostało. Tak, tylko że w dokumentach to nie ma żadnej wzmianki nieznanego pochodzenia, pisze. No ja wiem, czyja to barka była. Tak? No pewnie, ja my pamiętam. My uważaliśmy, że to ona z Renu. Została dopiero upaństwowiona w 1949 roku. Proszę bardzo. Kiedy upaństwowiono żeglugę. Proszę bardzo. Przywitał nasz piesek. Pływaliśmy na pasażerkach do Gdańska bez przeszkód. Przeszkody to spowodowała elektrociepłownia w Kozienicach w 70-tych latach. Tak. I od tej pory, przecież płynął pan z nami do Gdańska Świerczewskim, to najniższy stan wody był 170. To już parowce nie dopływały do Warszawy. Zaraz zrobię herbatkę. Ach, właśnie. 20-30 lat temu to nie skończyłoby się na herbatce, a teraz to zrobić. Tych parowców mieliśmy tu w Warszawie 26. Co by nie powiedzieć. Za to, co ja pamiętam w 1963 roku, jak zacząłem pracować w żeglówce, to było ich 8. W tym czasie, kiedy ja nastałem. Ale przedtem na stanie żegluga warszawska miała 26 parowców. To nie moje lata. Ty to tego nie pamiętasz, ale był taki statek, który się nazywał generał Sikorski. To jest mój pierwszy statek. Otóż w latach 50. kazali przemalować nazwę, zamalować generał Sikorski, a namalować nazwę Pstrowski. Załogę jakby piorun strzelił, wszyscy poznikali, nie było komu wymalować tej nazwy. To przysłali tam kogoś po cichu w nocy, zamalowali generał Sikorski i namalowali Pstrowski. Przychodzi załoga rano i mówią, to nie nasz statek, nie wchodzimy i bunt. Nikt nie chce pływać na Pstrowski. Po wielu kombinacjach, wielu zabiegach, po wzywaniu do dyrekcji, w końcu ta załoga weszła na tego Pstrowskiego. Ale okazało się, że byli tak rozżaleni, że płynąc do Gdańska, co chwila wchodzili na mieliznę. Nie ten sam statek. Mówią, jakiś dziwny statek, to chyba nie nasz. On się steru nie słucha. To było biednie, tam te kabiny, przeciekała woda. Publikacje bezpośrednio na tamborze do wody. Gdzie by teraz w takich warunkach pasażer chciał płynąć? To był prymityw. No jasne. To był prymityw, ale to był prymityw romantyczny. No, to jest prawda. I my te parowce z nostalgią będziemy wspominali do końca życia. Jak w Gdańsku schodzili pasażerowie, to trapowy musiał być w granatowych spodniach, w pantoflach, w koszuli, krawat zawiązany, biała czapeczka. Nie mógł wyjść w roboczym mundurze, tylko on wypuszczał pasażerów na ląd, ubrany służbowo. Każdy marynarz miał zapowiedziane, że nie wolno ci flirtować z pasażerkami,
tylko to tak i bardzo nie... I nie wolno ci przyjmować kolejki od pasażerów, jeśli chcieli ci postawić kielicha w bufecie. To każdy miał to zapowiedziane. A kapitan to co innego. Ale najważniejszym na statku był kaowiec. A, kaowiec. Kaowiec to był najważniejszy, to był ważniejszy od kapitana, bo on wszystko musiał, mógł robić. No bo to był oficer tak zwany rozrywkowy. Tak, był rozrywkowy, to był człowiek, który mógł i podrywać, i u nas Wieckiewicz, nie wiem czy... Pamiętam. Wieckiewicz, on mógł. Mógł i podrywać, mógł i wódeczkę wypić i wszystko jemu, nic nie mało tego. Mało tego, jak była zabawa na tylnym pokładzie, to jeszcze był wodzirejem. A tak. Tak jest. A marynarzom nie wolno. Nie wolno było tam. Jeszcze w mojej sytuacji, jak ja byłem sternikiem, to nawet jakby mnie zezwolił ten kapitan, to ja bym się nie wyspał gdzie całą noc i później... Jak ty spałeś na swoim, stałeś za sterem na swoim odcinku, to tobie się chciało iść na zabawę. Tylko do poduszki. Szedłeś do kabiny, waliłeś się na koje i ze strachem czekałeś, kiedy cię obudzą. A tak, ja się obudzić, to obudził statek, jak wjechał na mieliznę i buk. O, to już trzeba tam wyjść na górę. Pamiętasz, jak się spało, to człowiek tylko słyszał, jak maszyna pracowała. Szur, szur. 40 obrotów na minutę. A jak tylko zaczynało się coś chlepotać, statek zaczynał drżeć, to już wiadomo było, że zaraz przybiegną, zerwą cię, chodź, bo kotwicę wywozimy. Byli tacy pasażerowie, co bardzo lubili w te ciepłe noce letnie siedzieć sobie w leżakach na pokładzie, papieroski popalić, tak jak ci górnicy, piwko popić i podziwiali krajobrazy przy księżycu. Bardzo im się to podobało. I w pewnym momencie zawór, warkot niesamowity. Oni podskakiwali do góry, nie wiedzieli, co się stało. A to po prostu para się podniosła w kotle. Tu wszyscy nad Wisły, tylko nad Wisły przychodzili. I tu 700 osób, 720, 420 statki zabierały, tak jak Majachlewski, 600 osób, chyba Świerczewski. Ale jeśli chodzi o Gdańsk, to tylko 120 osób sypialnych mieliśmy. Tam było, pierwszej klasy było tak, że 40 miejsc i jeszcze była druga klasa. Ale wszystko minęło, jak to Czesi mówią. To se ne vrati, panie kolego. Co zrobić? Kiedy cieli te statki parowe, byłem zrozpaczony i płakałem. Na przykład jak cieli lodołamacz, który przed wojną nazywał się Gabriel Narutowicz, a po wojnie nazywał się Jaguar. I tego Jaguara, ponieważ był parowy, postanowili pociąć. Jak go cieli tu na Żeraniu, to spawacze mnie zawołali, mówią, niech pan zobaczy, co my tniemy. Ja patrzę, a na dziobie, tam gdzie były te wzmocnienia przeciwlodowe, stal była pokryta minią, jak nowa dosłownie. Ten kadłub w ogóle nie był zniszczony. I po jakiego diabła pocieli tego Jaguara, kiedy można było tam wstawić, jeśli maszyna parowa im nie odpowiadała, to mogli wstawić maszynę spalinową. Jedź do Drezna i zobacz, do której kasy są największe kolejki.
największe kolejki są po bilety na statki parowe. Ciekawostka taka. A u nas by się tu w Warszawie nie przydał jakiś parowiec? Co, nie miałbyś tu pasażerów, Józek? Wkrótce się znów odwiedzę. Wiosna idzie, to nadzieja. Popływamy, łódką może popływamy. Zamówimy. Zawsze jakiś... trzeba się spotkać. Jakiś statek sobie zamówimy. Wszystkiego najlepszego. Czołem. Trzymaj się i widzie się nie dawać. Dziękuję bardzo. Czołem. Thank you.